Cześć wszystkim, tu Julka, witam Was na moim kanale i zapraszam na nowy filmik. Dzisiaj mam dla Was Q&A dotyczące tylko i wyłącznie Maxa. Prosiliście mnie o ten filmik, ja Was potem poprosiłam, abyście zadawali mi pytania i na Instagramie, i na Facebooku. I słuchajcie, pytań była taka masa, że wybrałam, wydaje mi się, około 12-13. Wiele pytań się powtarzało, mimo to jest również wiele pytań, których tutaj nie będzie, dlatego że było tego totalnie za dużo. Wybrałam takie najbardziej interesujące, takie, które powtarzały się najczęściej, albo takie, które miały najwięcej lajków. No i co? Przechodzimy do filmiku. Pierwsze pytanie od Hania Podłoga W. Czy zdarzyło Ci się, że Maxina nabroił podczas Twojej nieobecności? Pozdrawiam z Białegostoku. Nigdy nie zdarzyło się, aby Max zrobił jakąś taką dużą szkodę czy kosztowną szkodę w momencie, jak nie było mnie w domu. Zjadł mi ładowarkę od laptopa za 90 euro raz, ale koło mojej stopy ładowarka była po prostu i on leżał przy mojej stopie i żarł tą ładowarkę. Ale to tylko i wyłącznie to się stało, ale byłam w domu, ale tak to nie zdarzyło się, żeby zrobił jakąś taką kosztowną szkodę, czy żeby zjadł mebla, czy zjadł jakiegokolwiek buta, jakby mnie nie było, a nawet jakbym była. Zdarza mu się zjadać pluszaki, to jest to, co się zdarza. Pluszaki Alexa, które no zostało ich mało, dobrze, że Alex i tak się nimi nie bawił, bo Max zjadł tak ze 4 pluszaki, muszę powiedzieć, ale buty mogę zostawić wszystko na podłodze i on tego raczej nie ruszy. Zdarzyło mu się troszkę obgryźć moje biurko, ale dosłownie naprawdę troszeczkę, a tak to jakieś takie kosztowne, duże szkody, żeby mi coś zrzucił czy coś, to nie zdarzyło się. Nawet jak zostawię coś do jedzenia na talerzu, na przykład Alex nie zje swojej kanapki i talerz leży na stole, to Max grzecznie zje tą kanapkę, ale talerza, słuchajcie, nie ruszy, talerz zostaje pięknie czysty na stole, a więc no nie szkodzi, nie mogę powiedzieć, ale nie robi jakichś takich dużych, kosztownych szkód w momencie, kiedy nie ma nas w domu. Kolejne pytanie. Ile miał Max, jak go wzięłaś? Więc Max miał 8 tygodni. Ja nie wiem, jak jest w Polsce, w ogóle nie wiem, czy istnieje jakaś zasada, chociaż tutaj we Francji nie można wziąć pieska, odkupić pieska, który ma mniej niż 8 tygodni. To jest taka granica, której nie można przekroczyć i ja wzięłam Maxa 17 grudnia. Żebym się nie pomyliła, albo 17, albo 21 grudnia. Musiałabym obejrzeć jeszcze raz vlog masy, bo już teraz, słuchajcie, po roku, nie pamiętam dokładnie, a on jest z października, więc miał te tam skończone 8 tygodni i 2 dni i wtedy mogłam go już spokojnie wziąć. I był taki malutki, taka kuleczka. Jak długo uczyłaś Maxa, żeby załatwiał się na zewnątrz, a nie w domu? Bardzo krótko, słuchajcie, ja byłam w ogromnym szoku, bo strasznie się tego bałam, bo mówię, kurczę, i dywan. I dosyć się tym stresowałam, ale zaczęłam od tego, że bardzo często wychodziłam z Maxem i naprawdę ta jego nauka, żeby załatwiać się na dworzu, a nie w mieszkaniu, była błyskawiczna. On już w domku, w którym był wcześniej, właśnie był w domku, oni już tam przyzwyczaili te pieski, że one są częściej na dworzu, że one się załatwiają na dworzu i jak ja go wzięłam, to naprawdę zdarzyło mu się dosłownie kilka razy, jak był jakiś taki naprawdę był malutki, to wtedy mu się zdarzało, ale to poszło błyskawicznie, ja byłam w ogromnym szoku, byłam bardzo zadowolona, tak zerkam tam, bo po prostu patrzę się jak śpi, jak mówię o nim, to tak się na niego patrzę, ale było to naprawdę błyskawiczne, ja byłam bardzo zadowolona, właśnie wiele ludzi mi mówiło, że mogę mieć problem, że długo sikają w domu, tak nie było, było totalnie przeciwnie, szybciutko się Maxina nauczył. Czym się kierowałaś przy wyborze rasy psa? Dlaczego akurat Golden? Słuchajcie, ja nie kierowałam się tym, czy ten pies będzie duży, czy ten pies będzie mały, czy ten pies będzie czarny, biały, jakikolwiek. Kierowałam się tym, aby ten pies był spokojny. A jak wszyscy dobrze wiemy, Goldeny są spokojne. Są to psy, które uczestniczą w terapiach z ludźmi niepełnosprawnymi, z ludźmi chorymi, z dziećmi autystycznymi, z wieloma właśnie osobami, które są po prostu potrzebujące. I ja się tym kierowałam, że ja potrzebowałam pieska, który będzie spokojny. Właśnie wiele z Was też pyta się, czy nie przeszkadza mi to, że on jest duży. Słuchajcie, on jest duży, ale on jest naprawdę spokojny. On jest spokojny. Czasami widzi się takiego małego pieska, takiego dosłownie co ledwo za kostkę wystaje, a szczeka, rzuca się, warczy, krzyczy tak głośno, że słychać go na pół ulicy. A ja właśnie kierowałam się tym, aby ten piesek był spokojny, aby ten piesek był opanowany i taki jest. Oczywiście on jest jeszcze młody. Max jeszcze nie ma roku. W przyszłym miesiącu będzie miał rok, zrobimy mu urodziny, ale jest naprawdę spokojnym psem. Ja nie mogę powiedzieć
jest szalony. Jasne, że jak widzi inne psy, to zaczyna się robić szalony i właśnie w kontakcie z innymi psami jeszcze mamy tam taki drobny problem, dlatego że on jest po prostu taki szczęśliwy, jak widzi nowego psa, że strasznie w ogóle siada na ośrodku ulicy i ciągnie się go, a on się nie rusza, aż ten pies nie przejdzie. I no, wszyscy patrzą na niego jak na takiego wariata. Ale właśnie, słuchajcie, tak jest. Rozmawiałam z wieloma osobami, które miały goldeny, czy są zadowolone, czy nie są zadowolone, jak to przebiegało z tym psem, czy trudno jest, czy nie jest trudno, czy rzeczywiście jest agresywny, czy nie jest agresywny, czy to jest takie oklepane, tylko że goldeny są takie spokojne, a czy będzie całkowicie inaczej. Wiecie, ja się dowiedziałam, doczytałam, po prostu to była taka decyzja, którą podejmowałam w ciągu roku, bo właśnie też było pytanie, czy nie sądzę, że moja decyzja na temat wzięcia pieska nie była zbyt pochopna, nie była zbyt łatwo wzięta. Słuchajcie, rok zbierałam się do tej decyzji i wydaje mi się, że po roku przemyśleń za, przeciw, czy tak, czy nie, decyzja nie była ani troszkę taka pochopna i nie żałuję, nie żałuję. Jak Max reaguje na inne psy? A, no to już było, słuchajcie, Max jest bardzo szczęśliwy, uwielbia inne psy i chce się bawić, wąchać, bardzo lubi inne psy, bardzo lubi. Mimo to ja muszę mieć mocną rękę wtedy, bo wyrywa się, powiem wam. Czy zauważyłaś jakieś zmiany w charakterze Alexa po pojawieniu się psa w domu? Psy takie jak Max są wykorzystywane do dogoterapii i wiem, że sama obecność psa daje dużo, bardzo dużo dziecku. Uczy odpowiedzialności, miłości do zwierząt i tak dalej. Jestem terapeutą zajęciowym i mam kontakt z hipoterapią. Więc słuchajcie, na samym początku nie zmieniło się nic. Na samym początku, jak Maxina do nas przyszedł, to co? Alex miał 22... miesiąc. Ale na samym początku, wiecie, nie odczuwałam, żeby zmieniło się coś w jakimś dużym stopniu. Alex był dzieckiem, który nie za bardzo lubił okazywać uczucia. Jasne, że się przytulał, że dał tam czasami buziaka, ale to było w takim stopniu bardzo niskim. Nie było to tak jak niektóre dzieciaki, że się przyklejają do mamy i że tylko wydawały buziaki, przytulaski. Był po prostu taki z dystansem trochę. Taki był, słuchajcie. A potem z biegiem czasu, jak widział, że ja spędzam czas z Maxem, że ja głaszczę Maxa, pojawiła się taka ciutka zazdrość, która była jak najbardziej pozytywna. I to tej ciutki zazdrości my tutaj potrzebowaliśmy, bo odkąd Max jest, Alex się przytula, Alex robi buziaki, Alex bardzo lubi teraz okazywać uczucia. Nie za bardzo, ale lubi okazywać uczucia, lubi się przytulać i przytula Maxa i leżą, przytulają się. Naprawdę Max zmienił bardzo dużo w naszym życiu. Zmienił bardzo dużo również w moim charakterze, takiego mojego trochę opanowania, cierpliwości, nawet do Alexa, bo zawsze wiem, że jest Maxina, do którego się mogę, wiecie, przytulić, pogłaskać. Bardzo uspokaja mnie jego głaskanie, nawet jak czasami jest ciężko, ale do tego również przejdziemy. To Maxina bardzo, wydaje nam mi się, że uspokoił atmosferę właśnie pomiędzy nami przede wszystkim. Również Aleksio, nawet jak już teraz wychodzimy na dwór, to łapie za smycz i nie wyobraża sobie wyjścia na dwór bez Maxa. I ja muszę mu czasami tłumaczyć, że słuchaj, kochanie, teraz idziemy do sklepu i nie możemy wziąć pieska, bo on jak słyszy dwór, to od razu bierzemy Maxa i tylko i wyłącznie z Maxem i wszędzie z Maxem i chodzą sam, czasami zamykają się sami w pokoju, słuchajcie. A więc naprawdę wydaje mi się, że powoli, powolutku kreują w sobie jeden w drugim takiego prawdziwego przyjaciela. I powiem wam, że przemiło jest na to patrzeć, naprawdę przemiło. Kolejne pytanie. Maxowi zdarza się warczyć, by być agresywnym w stosunku do Alexa? Nie. I to jest największy plus Maxa. Ewentualnie mogę powiedzieć największy plus goldenów, ale Max jest w sumie takim pierwszym goldenem, z którym mam stosunek w ciągu dnia i widzę go całe dnie. Ale ten pies się nie wkurza. Ten pies się naprawdę nie wkurza. Nigdy, odkąd tu jest, on ma rok, nigdy nie zawarczał. Nigdy, po prostu się nie zdarza. On nie warczy. On nie warczy, on nie jest agresywny. On nigdy nikogo nie szarpnął, nie ugryzł, nie pociągnął za nogawkę. Ten pies prawie nie szczeka. A to jest jeszcze to, że on prawie nie szczeka. On zaczyna szczekać tylko w momencie, jak słyszy, że ktoś z drugiej strony otwiera drzwi na klucz na przykład, bo cieszy się, że ktoś nowy przyjdzie do domu. Ewentualnie jak ktoś biegnie mocno po schodach, ale na dworzu, żeby on mi szczeknął. Nigdy, 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 nigdy. Po prostu nigdy mi się nie zdarzyło. I to jest ten taki największy plus i to jest to, co tak bardzo doceniam w tym psie, że on się nie denerwuje. Oni się czasami szarpią z Alexem. Oczywiście Alex nie robi mu krzywdy, bo oni się razem wygłupiają. Tu się pociągną, tu go poliżę. Wygłupiają się. To jest po prostu dziecko z pieskiem. Aleksiu, nie robi mu krzywdy, patrzy się na nich zawsze, a więc tutaj nie musicie się obawiać. Maxiowi nic nie jest. Ale Max się nie wkurza, słuchajcie. Max się naprawdę, naprawdę nie wkurza, nie ugryzł go nigdy. No po prostu ten pies jest naprawdę
taki spokojny, jest naprawdę, naprawdę spokojny, jest to idealny pies, jeśli chodzi o dziecko, chodzi o małe dziecko, o starsze dziecko, jest naprawdę, tak teraz patrzę jak śpi, to nie mogę się napatrzeć, jest naprawdę, naprawdę spokojny. Pytanie, które miało najwięcej lajków i zastanawiałam się dlaczego, od Magdy, jak sobie radzisz, kiedy Max potrzebuje wyjść na dwór, a Alex w tym czasie śpi, jest zmęczony i nie możesz go ze sobą zabrać. 75 lajków, zastanawiałam się dlaczego tak bardzo Was to interesuje, bo przecież nie zostawiam dziecka samego w domu. Rano wychodzimy razem na spacer, tak jak widzicie, wychodzę z Aleksem. Odkąd spędzam coraz więcej czasu z moim chłopakiem, to wszystko oczywiście jest proste. Robimy te rzeczy razem, czyli jak na przykład przychodzi do nas, to on zostaje z Aleksem, a ja wtedy mogę iść na długi spacer z Maxem, a jak nie, to po prostu wychodzę z Aleksem. Mam to duże szczęście, że my mieszkamy w takiej malutkiej rezydencji, w takiej zamkniętej rezydencji, gdzie jest brama, a więc ja ich po prostu wypuszczam, oni sobie mogą biegać, czy ja sobie stoję z Aleksem, trzymam go na rączkach, jak jest zmęczony, Max się nam może pobiegać, zrobić siku i wchodzimy do domu. To tyle, słuchajcie. Wystarczy dobra organizacja moim zdaniem i da się zdziałać cuda. Julia, nie wiem, czy dokopiesz się do mojego pytania, ponieważ jest ich tutaj cała masa, ale zaryzykuję. Masz rację, była ich naprawdę cała masa. Otóż jestem mamą 2,5-letniego chłopca, a moim marzeniem od dziecka jest posiadanie psa. Zastanawiam się tylko, czy to nie za wcześnie. Czy dam sobie radę to wszystko ogarnąć? Moje pytanie do Ciebie. Czy nie żałujesz, że tak szybko zdecydowałaś się na psiaka? Pozdrawiam serdecznie. Moim zdaniem wszystko zależy od tego, czy jesteś sama ze swoim chłopcem. Gdzie mieszkasz? Czy mieszkasz w domku? Czy mieszkasz w bloku? Czy może masz chłopaka, męża, który mieszka z tobą? Bo jeśli jesteście w dwójkę i macie 2,5-letniego chłopca, to wydaje mi się, że nie powinno być problemu, bo po prostu dzielicie się obowiązkami. I pytanie, czy nie żałujesz, że tak szybko zdecydowałaś się na psiaka? Słuchajcie, nie żałuję, że tak szybko zdecydowałam się na psiaka. Jasne, że czasami przychodzi mi przez głowę taka myśl, że mogłam się zdecydować na psa dopiero, jak będę miała ten swój wymarzony domek z ogródkiem, wiecie, z mężem. I dopiero się wtedy zdecydowałabym na psiaka, wiecie, taki ustabilizowana sytuacja i wtedy bierzemy pieska. Ale Max nam na tyle pomógł i darzymy się taką miłością, że jasne, że czasami jest ciężko, ale wydaje mi się, że nie żałuję, że zrobiłam to za wcześnie. Wydaje mi się, że nic się nie dzieje przez przypadek, wzięłam Maxa w tym momencie, w którym naprawdę my go potrzebowaliśmy, on nas potrzebował, obdarzyliśmy się ogromną miłością i nawet tak czasami naprawdę bywa ciężko, bo jest i praca, i jest Max, i Alex, i to, i siamto, i obiad, i wszystko po prostu, to potrzebuję takiego oddechu. Ale wydaje mi się, że nigdy tak naprawdę nie było, że tak mega, mega żałowałam. Czasami sobie żartuję, że o Julka, co ty zrobiłaś, znowu ci wywalił kwiata, bo zdarza mu się wywalić takiego dużego kwiata, który tutaj jest. I wtedy tak sobie myślę, of, ale nie ma nigdy tak, że naprawdę bym żałowała albo przyszłoby mi przez myśl, żeby go tak naprawdę, słuchajcie, oddać, bo to nie jest zabawa. Jest tutaj pytanie od Ani, jest dużo pytań, ale właśnie czy jest potulny jak baranek, jak mu Alex grzebie w miejsce. Zdarza się, że Alex mu grzebie w miejsce i on mu jeszcze nigdy w życiu nic nie powiedział. Czy Max ma rodowód i czy planuje coś pod tym kątem zrobić? Więc ma i nie planuje pod tym kątem nic zrobić. Jak to jest? Czy trzeba dodatkową opłatę na przykład za to mieszkasz w bloku, czy nie trzeba? Nie ma niczego takiego. Ja tylko zadzwoniłam do właściciela, że będę miała psa, żeby po prostu wiedział, a on, że okej, tyle. Po prostu powiadomiłam go na ten temat. Sprzątasz po psie na dworzu. Zawsze, słuchajcie, zawsze sprzątam po psie na dworzu i zaraz Wam pokażę, nawet przyniosłam. Słuchajcie, my mamy takie małe torebeczki, które... O, dziwnie się pokazuje taką torebkę, które, słuchajcie, otwierają się tutaj i one potem, jak zgarniacie na przykład kupę, którą pies zrobi, to po prostu wywijacie je na drugą stronę i to się wszystko bardzo szczelnie zamyka i takie torebki są co jakiś czas, ale czasami ja sobie biorę po prostu 2-3 więcej i kładę do torebki, dlatego że jak idziemy na jakiś dalszy spacer, to nie zawsze mam pewność, że takie znajdę, ale ja jestem osobą, która zawsze sprząta po psie, dlatego że jej sama nie lubię, jak widzę jakąś kupę na chodniku czy cokolwiek, ma się pieska i bierze się pełną odpowiedzialność za niego, bo zdaję sobie sprawę, że tam biegają dzieci po ulicy, po chodnikach i czasem dziecko się przewróci i sama nie chciałam, aby moje dziecko przewróciło się w kupę czyjegoś psa, dlatego myślę, że po to są te torebki, po to są mandaty, bo to jest około 25 euro albo 30 euro, wydaje mi się, za niesprzątniętą kupę psa, jeśli ktoś Was przyłapie na tym, że po to są te torebki i po to jest to wszystko, aby właśnie to sprzątać. Mamy pieska i bierzemy pełną odpowiedzialność za niego. Co się stało? Przyszedł do mnie. Co się stało? No jest pani, jest, bo robię filmik o tobie, wiesz? Czy nie męczy cię wyprowadzanie Maxa codziennie, czy w ogóle ci... czy w ogóle ci się chce go wyprowadzać codziennie, jak się dogaduje z Aleksem, lajkujcie, żeby widziała. Więc widziałam, więc słuchajcie,
Pies to nie jest zabawka i głupie pytanie jest, czy nie męczy mnie wyprowadzanie go codziennie. Wzięłam pieska i zdawałam sobie sprawę, że trzeba go wyprowadzać codziennie. Tak jak ja potrzebuję iść do toalety codziennie, tak piesek potrzebuje iść do toalety codziennie. I to... No niek! To nie jest zabawka i trzeba brać pełną odpowiedzialność za to. A więc to jest normalne, że pieska trzeba wyprowadzać codziennie, czym się chce, czym się nie chce. Tak jak nie chce mi się odkurzyć, tak jak nie chce mi się... Czasami wynieść śmieci, to i tak to robię, dlatego że to jest mój obowiązek i jak mus to mus, prawda? No. Czasami Max jedzie do moich rodziców, to jest temat też bardzo często poruszany, bo ja ostatnio przeczytałam, że Max to jest częściej u moich rodziców niż u mnie, ale rzeczywiście Max czasami jedzie do moich rodziców, ale w takich przypadkach typu jak my na cały dzień pojechaliśmy nad morze, to przecież logiczne, że nie wyprowadziłam go rano i nie zostawiłam go na cały dzień samego w mieszkaniu, bo nie miałabym serca, żeby tego zrobić, a więc jeśli mam możliwość, aby w tego dnia podrzucić go do moich rodziców, to po prostu to wykorzystuję, nie dla mojego jakiegoś widzimisię, tylko dla dobra pieska, bo wiem, że mu będzie lepiej u moich rodziców, wyjdą z nim na spacerek, niż jakbym miał tutaj siedzieć sam. Albo Max był u moich rodziców, jak ja byłam chora, naprawdę się źle czułam, słuchajcie, i wtedy podrzuciłam go do mamy i mówię, czy mógłby zostać dwa dni, bo ja po prostu nie czuję się na siłach, żeby wychodzić właśnie z nimi, z Aleksem. To właśnie nie dla mojego widzimisię, bo dobrze mogłabym go zostawić w domu, wyjść z nim na 3 minuty, żeby się wysikał i wejść do domu, ale to nie na tym polega. Moi rodzice również bardzo kochają Maxa, ale Agniesia go bardzo uwielbia i dla nich to jest wielka radość, jak tylko mogę go przywieźć i tylko mogą spędzić z nim trochę czasu. I wydaje mi się, że to jest takie fajne. On kocha nas wszystkich i on traktuje nas wszystkich, moich rodziców, Agniesię, mnie. Wszystkich traktuje jako taką jedną rodzinę, ma takie dwa domy, ale wydaje mi się, że to nie jest nic złego. Tak, Maksina? To nie jest nic złego. I teraz tutaj siedzisz, tylko żeby cię głaskać. Uwielbia, jak się go głaszcze. Nawet nie zabawy, gry, cokolwiek, tylko żeby go tak głaskać po główce. Chociaż teraz w sierpniu to tyle mam sierści w mieszkaniu. A nie kupiłam jeszcze tej magicznej szczotki. A więc tyle, jak widzicie, ten piesek jest potulny jak baranek naprawdę. To jest taki malutki baranek, owieczka, albo raczej taki wielki. No i co, to byłoby tyle, słuchajcie, w tym Q&A. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że dowiedzieliście się tego, czego chcielibyście się dowiedzieć. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to po prostu napiszcie w komentarzach pod tym filmem, ja się postaram na nie odpowiedzieć. Ohyda! Ohyda, myłam się już dzisiaj. Ja się postaram na nie odpowiedzieć. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, jakiego Wy macie zwierzaka i czy lubicie zwierzaki i jak ma na imię Wasz zwierzak. I co, widzimy się już w następnym... A ten zwierzak to ma 35 kg.